końcu. No nie ma, nie było im. Witam Państwa na Poznań Motor Show. W tym roku firma Tata Motors przygotowała dla polskiej publiczności cztery nowości. Stoimy przy jednej z nich. Kilka dni temu ten pojazd pierwszy raz został zaprezentowany w Genewie, natomiast już dzisiaj i w kolejnych dniach będziemy mogli ten samochód zaprezentować na targach w Poznaniu. Jest to słynny samochód Nano, który został przygotowany na rynek europejski w roku 2011. Pojawił się ten samochód w polskich salonach. Cena zapewniamy, że będzie atrakcyjna, natomiast koncept tego samochodu stanowi o jego atrakcyjności. Jest to niewielki samochód miejski, który będzie napędzany silnikiem spalinowym o pojemności około 1 litra i mocy około 50 koni mechanicznych. Wyposażenie będzie składać się z poduszek powierzchnych, ABS-u, opcjonalnej klimatyzacji, pakietu elektrycznego. Samochód o niewielkich rozmiarach, długości 3,2 metra, mieści 4 osoby. Tutaj prezentujemy wersję z napędem elektrycznym, czyli samochód, który będzie wytwarzał, nie będzie wytwarzał dwutlenku węgla, silnik o mocy 40 kW, zasięg na jednym ładowaniu baterii 160 km, czyli w zupełności wystarczający do poruszania się w miejskich warunkach.